Cześć dzieciaki, witam was w pierwszych Szkółkowieściach. Nazywam się Samuel Kowalski i będę spotykał się z wami w tym sezonie w niedzielnym serwisie informacyjnym. Dziś tematem dnia jest Pan Bóg jest prawdą. Zobaczymy, czy wiecie, co to znaczy. Co to znaczy, że Pan Bóg jest prawdą? To znaczy, że Pan Bóg zawsze ma rację. Pan Bóg brzydzi się kłamstwem. To znaczy, że Boże Słowo jest prawdziwe. To znaczy, że Bóg nie kłamie. To znaczy, że w Bożym Słowie znajdujemy słowa prawdziwe. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc oprócz tego, że kiedy był tutaj na ziemi, mówił prawdę, to sam też był prawdą. A teraz łączymy się z naszym korespondentem terenowym Katarzyną Kowalską. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, tak, studio, tak. Ja was słyszę. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj przy starym budynku, który, proszę państwa, proszę zobaczyć, jak on wygląda. Wywalone okno, opadnięty tynk, widać cegłę, to jest po prostu rudera. Postanowiłam przyjechać tutaj, aby pokazać państwu, w jaki sposób budowlańcy, którzy chcieli wybudować ten dom oszczędnie, którzy próbowali zaoszczędzić na materiałach, domieszali do betonu złe proporcje, aby zaoszczędzić te droższe składniki i w związku z tym wybudowali dom tanio, ale proszę popatrzeć na niego w tej chwili, proszę popatrzeć, jak on wygląda, proszę zobaczyć, co muszą teraz czuć ludzie, którzy w nim mieszkają. Czują się oszukani, okłamani, dlatego że teraz nie mają dachu nad głową. Proszę państwa, ten temat nasuwa mi zdecydowaną myśl, żeby porozmawiać dziś o tym, czym jest prawda i czym jest kłamstwo. I proszę państwa, nie ma lepszego dowodu na to, że kłamstwo jest złe i nie ma lepszej ilustracji na to, że kłamstwo jest złe, jak historie zaczerpnięte z Biblii. Proszę państwa, przypomnijmy sobie historię pewnego człowieka Starego Testamentu, Abrama. Abram miał żonę Saraj. Kiedy w ich kraju zapanował głód, postanowili wyemigrować do Egiptu. Ale ponieważ żona Abrama, Saraj, była bardzo piękną kobietą, więc Abram bał się, że kiedy spodoba się Faraonowi albo komuś z jego dworu, to wtedy Abram zostanie zabity, a jego żona zabrana na dwór Faraona. Co więc powiedział do swojej żony? Powiedział, że ma mówić wszystkim, że jest jego siostrą. Moi państwo, powiem wam, że Sara, co prawda, była krewną, przyrodnią siostrą Abrama, ale była też jego żoną. Kiedy przybyli na dwór królewski, na dwór Faraona w Egipcie, Faraonowi faktycznie Sara bardzo się spodobała. Zapytał, kim ona jest dla ciebie, Abramie? A Abram powiedział, to moja siostra. W związku z tym Faraon postanowił zabrać ją na dwór królewski, zabrać ją jako swoją żonę. W zamian za to Abram dostał bydło, wielbłądy i wielki majątek. Bardzo dobrze mu się powodziło. Ale czy zrobił dobrze? Moi państwo, powiedział prawdę, ale tylko częściowo. Powiedział, że Sara jest jego siostrą, ale nie powiedział tego, że jest też jego żoną. Abyście lepiej potrafili zrozumieć, na czym polegał błąd Abrama, mam tutaj pasek do zegarka, ale, drodzy państwo, spójrzcie, jest skrócony. Tak jak skrócona była prawda wypowiedziana przez Abrama. Spróbuję go zapiąć na moją rękę. Proszę spojrzeć. Zdecydowanie brakuje kawałka paska. Moi państwo, ten pasek jest skrócony, tak samo jak skrócona była prawda Abrama. Ale moi państwo, spójrzmy na inną historię, również taką, która wydarzyła się w Starym Testamencie. Mamy tam pierwszego króla izraelskiego, Saula. Saul pewnego razu dostał od Pana Boga nakaz, aby pójść i walczyć z Amalekitami. Pan Bóg planował, że Amalekici zostaną pokonani przez Saula i zostaną ukarani za to, że stanęli na drodze ludowi izraelskiemu, narodowi wybranemu, kiedy ten szedł z Egiptu. Pan Bóg powiedział Saulowi, że ma zgładzić wszystkich Amalekitów, których spotka na swojej drodze, oraz wszystko, co do nich należy, łącznie z bydłem i z całym ich majątkiem. Jednak Saul ze swoim ludem postanowili, że szkoda, aby niszczyć i zgładzać zwierzęta, które są naprawdę dorodne i wspaniałe. Dlatego postanowili tylko zgładzić te zwierzęta, które są marne i mizerne. Ale Pan Bóg wiedział, że Saul zrobił coś złego, że nie powiedział całej prawdy, kiedy przyszedł do niego Samuel i zapytał, czy wykonał rozkaz Pana. On powiedział, że tak. Ale czy powiedział całą prawdę? Drodzy Państwo, on po prostu naciągnął prawdę. Mam drugi pasek. Ten pasek też jest odrobinę za krótki, ale ponieważ jest gumowy i się naciąga, spróbuję zapiąć go na mojej dłoni. Popatrzcie. Postaram się mocno go naciągnąć i może wtedy uda mi się go zapiąć. Jest! Udało się. Drodzy Państwo, pasek jest na mojej ręce, ale uwierzcie mi, w tej chwili tak strasznie mnie ciśnie, że nie mogłabym chodzić w nim zbyt długo. Tak samo było z prawdą, którą przedstawił Saul. Jego prawda była bardzo naciągana. Spójrzmy na trzecią historię. Tym razem przenieśmy się do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie, pod koniec życia Pana Jezusa, w Ewangelii Mateusza mamy historię o tym, jak Jezus został postawiony przed Sanhedrynem, został postawiony przed sądem. Tam faryzeusze próbowali znaleźć na Pana Jezusa dowody na to, żeby go skazać. Dowody przeciwko niemu. Ciężko było jednak takie znaleźć, ponieważ wiemy, że Jezus był bardzo prawym człowiekiem, ale był też Bogiem, który był podobny do człowieka we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Nie mogli więc znaleźć na niego żadnego przewinienia. Szukali więc świadków, którzy byliby w stanie poświadczyć przeciwko Panu Jezusowi. Ciężko było takich znaleźć, ale znaleźli dwóch. Dwóch, którzy stanęli przed Sanhedrynem i powiedzieli: tak, my słyszeliśmy, że Jezus powiedział, że może zburzyć świątynię i w ciągu 3 dni ją odbuduje. Czy to była prawda? Nie. Ta prawda była pokręcona. Tak jak trzeci pasek od zegarka, który właśnie mam. Oni przekręcili prawdę, przekręcili słowa, które powiedział Jezus. Spróbujmy, jak będzie wyglądał pokręcony pasek na mojej dłoni. Ten zapina się zdecydowanie lżej. Ale spróbujmy wpiąć tutaj teraz główkę od zegarka. Nie da się, ponieważ pasek został kilkakrotnie skręcony. Tak jak przekręcona została prawda przekazana przez fałszywych świadków. Tylko prawda, która jest całą prawdą, jest wartością przed Panem Bogiem. Skrócona prawda, naciągana prawda albo przekręcona prawda to po prostu kłamstwo. Moi drodzy, tak samo jak okłamali mieszkańców tego domu budowniczy, którzy źle zmieszali proporcje, aby zaoszczędzić pieniądze. Tak samo ci biblijni ludzie, o których wam przed chwilą opowiedziałam, dokonali kłamstwa. Powiedzieli nieprawdę. Czy kłamstwo ma swoje konsekwencje? Oczywiście. Abram skłamał Faraona. Za to Pan Bóg zesłał na Faraona plagę żab. Saul skłamał Pana Boga i za to stracił swój tron. Fałszywi świadkowie skłamali przed Sanhedrynem. Za to Jezus został skazany na krzyż i musiał umrzeć. Moi drodzy, kłamstwo jest złe. Jest jednak ktoś, kto kocha kłamstwo. To szatan. Szatan jest mistrzem oszukiwania, a bardzo łatwo kogoś nabrać. Kłamstwo jest bardzo proste. Spójrzcie, przyniosłam tutaj pewną kartkę, a na niej 2 strzały. Powiedzcie, która z nich jest dłuższa? Zapewne powiedzieliście, że dolna, a tą uznaliście za krótszą. Ale spójrzcie, jeśli zasłonię wystające groty, zobaczcie, że obie te linie mają dokładnie taką samą długość. Sprytnie was oszukałam, prawda? Dokładnie tak samo robi szatan, kiedy oszukuje człowieka albo kiedy namawia go do oszustwa względem Pana Boga albo względem innych ludzi. Prawda to jest prawda, która nie jest skrócona, która nie jest naciągana i która nie jest przekręcona. Żyjmy w prawdzie, bo Pan Bóg jest prawdą. Pan Bóg brzydzi się kłamstwem. Pan Bóg chce, abyśmy byli wobec Niego szczerzy i uczciwi. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że również prawda dotycząca tej ruiny będzie sprawiedliwa i ludzie, którzy czują się dziś oszukani, dojdą do własnej prawdy. Bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia. Przenosimy się teraz do Skoczowa, skąd płyną do nas informacje ze świata. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry albo dobre rano. Nie wiem, czy wstaliście właśnie niedawno, czy już dawno. Witamy Was ze Skoczowa i na początek mamy dla Was zagadkę. A zagadka wygląda tak. I pytanie, które chcemy Wam zadać, to z jakiego kraju pochodzi ta flaga? Na początek mała podpowiedź. Stolicą tego kraju jest Bogota. Ten kraj leży 10 000 kilometrów od nas, w Ameryce Południowej. I słynie z uprawy kawy. To taka informacja dla Waszych rodziców. Czy już się domyślacie? Kochani, ten kraj to oczywiście Kolumbia. W Kolumbii mieszka Daniela i Sebastian, to jest rodzeństwo. A propos, macie jakąś znajomą, która ma na imię Daniela? Proszę, dajcie znać w komentarzach. Daniela ma 13 lat, a jej brat ma lat 9. I 2 lata temu spotkało ich coś bardzo trudnego. To był taki zwyczajny dzień. Nic się wielkiego nie działo. Daniela przygotowywała ze swoją mamą obiad, ulubionego kurczaka. A Sebastian bawił się w swoim pokoju, a ich tata, który ma na imię Pinio, siedział w pokoju i oglądał telewizor. Nagle padły 2 strzały i ich tata został zamordowany. Jak myślicie? Kim on był? Dlaczego zginął? Czy był jakimś przestępcą? Czy robił coś złego? Nie. Pinio był pastorem w Kolumbii i opowiadał ludziom o Chrystusie. Ale to nie podobało się gangom narkotykowym. Ale dlaczego? Wiecie, jeśli ktoś poznał Pana Jezusa, to nie chciał już dłużej handlować narkotykami. Nie chciał też zażywać tych narkotyków. Dlatego ludzie, którzy byli w gangach, postanowili zabić tatusia Danieli i Sebastiana, aby nikomu nie mówił o Panu Jezusie. Być może zastanawiacie się, co teraz dzieje się z Danielą, gdzie ona teraz mieszka. Daniela i Sebastian trafili do takiego specjalnego ośrodka w Kolumbii. Taki ośrodek jest prowadzony przez Open Doors, który pomaga prześladowanym chrześcijanom. W tym ośrodku otrzymali pomoc psychologiczną, otrzymali też wsparcie innych ludzi, ale przede wszystkim są w nim bezpieczni. Nie muszą bać się, że ktoś znowu sięgnie po broń i zacznie strzelać do ich rodziny. Przebywają tam razem z innymi rodzinami, z innymi dziećmi, które straciły kogoś bliskiego, dlatego że ten ktoś opowiadał innym o Panu Jezusie. I być może dzisiaj właśnie zastanawiacie się, no dobrze, ale co możemy zrobić? Dzisiaj mamy dla Was propozycję. Chcemy Was prosić, abyście napisali do Danieli i Sebastiana. Bo kiedy jest nam źle, kiedy jesteśmy smutni albo kiedy czujemy się samotni, to naprawdę dobrym pomysłem jest, kiedy ktoś nam pokazuje, że o nas pamięta. W związku z tym, że mieszkamy 10 tysięcy kilometrów od nich, niespecjalnie możemy ich spotkać, ale możemy do nich wysłać kartkę albo list. Możecie własnoręcznie wykonać jakiś obrazek i napisać kilka pocieszających słów, najlepiej w języku hiszpańskim. No bo to jest ten język, którym w Kolumbii się posługują. Ale być może teraz siedzisz i mówisz, no ale ja nie znam hiszpańskiego. Nie ma sprawy. Zaraz podpowiem Ci, co możesz zrobić. Zachęcamy Was do tego, żebyście weszli na stronę www.opendoors.pl, znaleźli zakładkę Bądź aktywny, a potem Akcja pisania listów, a potem Dzieci dzieciom. Tam znajdziecie szczegółowe informacje, jak przygotować taką kartkę. I znajdziecie też przykładowe zdania w języku hiszpańskim, które możecie użyć. A przede wszystkim chcemy Was prosić, abyście razem z nami pomodlili się o Daniela i Sebastiana, ale także o inne dzieci, które straciły swoich rodziców, bo oni opowiadali o Panu Jezusie. A jeśli już przygotujecie kartkę, to proszę wyślijcie ją do naszego biura Open Doors w Warszawie albo przekażcie swojemu księdzu, albo swojej katechetce, albo pani na lekcji szkółki niedzielnej. A teraz, czy możemy się razem pomodlić? Panie Boże, chcemy Cię prosić, abyś opiekował się Danielą i Sebastianem, innymi dziećmi, abyś ich pocieszał, abyś był dla nich takim najwspanialszym tatusiem. Amen. Amen. Dobrze było z Wami być dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry dzień. I do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia. W Szkółkowieściach teraz czas na kącik kreatywny. Zapraszamy! Cześć, cześć! Witam Was w pierwszym odcinku Kącika Kreatywnego. W tym miejscu będę chciała Was inspirować do tego, w jaki sposób możecie spędzić czas ze swoimi rodzicami albo babciami i dziadkami. Właśnie zaczął się mój ulubiony okres w całym roku, końcówka lata, początek jesieni, to piękne, ciepłe słońce, wspaniałe, pachnące dynie i moje ukochane wrzosy. Dlatego dzisiaj wybrałam się do pobliskiej kwiaciarni i do zaprzyjaźnionej pani Justyny. Witam Cię, Justyno. Witam serdecznie. Chciałabym, żebyś pokazała nam, co z tych pięknych kwiatów i z tych dyni, które teraz mają swój sezon, można pięknego zrobić. Kochani, z dyni możemy zrobić super stroik. Będzie on jesienny oczywiście. Wcześniej przygotowałam sobie dynię, wycięłam cały miąższ, włożyłam gąbkę, do dyni montujemy patyczek, wkładamy do gąbki, no i zaczynamy. Robimy stroik ze wszystkiego, co znajdziemy w ogródku, ewentualnie z wrzos, no to niestety, ale jest pod ochroną, nie zrywamy z lasu. Pokażę Wam, jak można szybciutko sobie fajnie zrobić ładny stroik jesienny, ponieważ czas nas troszkę ogranicza. Ale do gąbeczki wbijamy, gąbka jest wcześniej namoczona oczywiście. Myślę, że rodzice Wam pomogą. Zobaczcie, jak szybko można sobie powbijać to, co znajdziemy w ogrodzie, na łące. Wszystko to są jesienne, piękne, żółte kwiaty, wrzosy. Coś, co naprawdę kojarzy nam się z jesienią. Piękną naszą, złotą polską jesienią. Tutaj mam też takie kwiatuchy w różnych odcieniach, w różnych barwach. Możemy tutaj koleusa sobie dodać. To od mamy mojej z ogródka, proszę bardzo. Taki akcent jesienny, zaraz tutaj sobie wbijemy. No. Jeżówki, które teraz nam pięknie kwitną w ogródkach. U mamy albo u babci można troszeczkę pożyczyć sobie. I troszkę wrzosu, naprawdę nie trzeba go aż tak bardzo dużo. Zrobimy taką dynkę. Pani Kasia mówi, że czas nas ogranicza. Zobaczcie, jakie piękne już. Coś już widać chyba, prawda? Pani Kasiu. Tak, tak, wygląda pięknie. Już coś działamy. Na pewno będzie piękną dekoracją albo na stole, albo na zewnątrz. Czy to trzeba podlewać? Kochani, podlewamy gąbkę, oczywiście. Ale to też zależy, w jakich warunkach będzie, bo jeżeli będzie to stało na zewnątrz jest teraz chłodno, czyli tak szybko ta woda nie wyparuje z gąbki. Można sobie zabezpieczyć też folią. Ja tutaj już, no niestety z braku czasu, ale gąbeczkę zabezpieczamy, dajemy troszkę folii i lejemy na gąbkę bezpośrednio, co by nam dynia nie zgniła. Pani Justyna powiedziała, że wrzosy są pod ochroną, ale tak, słuchajcie, można je kupić w pobliskich tak, kwiaciarniach albo w marketach, u ogrodnika, więc na pewno taki wrzos, tak, który legalnie możecie wykorzystać, też znajdziecie. Także pamiętajmy, nie niszczymy naszej przyrody pięknej, niech cieszy oko na spacerach. Gdyby każdy chciał tak sobie po troszeczkę z tego lasu pożyczyć, to byśmy nic nie mieli. A tak dokładnie nam cieszy tak, oko. Wrzos nie jest taki drogi, jest wieloletni, więc... No, efekt jest imponujący. Ja mam nadzieję, że Wam uda się zrobić bardzo podobny. Nie jest to trudne. Jak widzicie, robi się to ekspresowo. Specjalnie wybieramy takie prace, żebyście szybko mogli to zrobić i żeby to była przyjemność i dla Was, i dla Waszych rodziców, a potem, żebyście mogli korzystać z tego, patrzeć przez dłuższy czas. No i oczywiście możecie, wszystkie roślinki są ogólnodostępne. Dyni, albo dynię znajdziemy na ogródku, albo dynię znajdziemy w markecie. Koszt 6 zł, więc to nie jest aż tak drogo. No i już zapachniało nam jesienią, zapachniało nam pięknie i kwiatami, i dynią. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze warsztaty, a Was zachęcam do tego, żeby właśnie takie piękne cudo zrobić z rodzicami. Wszystkiego dobrego! A my jeszcze raz z tego, co działo się wśród nas w ostatnim czasie i co jeszcze przed nami. Przez całe wakacje na kanale YouTube SME oglądać mogliście lekturki z Bożej Chmurki. Jeśli oglądaliście, możecie jeszcze wziąć udział w konkursie. Cześć, to ja Tekla. Jeśli oglądaliście moje przygody, mam dla Was konkurs. Napiszcie albo namalujcie, co Wam się najbardziej podobało. I obiecuję, że będą nagrody. Pa! W sierpniu upłynęły odbył się obóz z przyjacielem dla dzieci. Przenieśmy się na chwilę do Blennej i zobaczmy krótką relację. Pan drogę zna, przez największy gość, ja zaś tylko za nim kroczę. Pan drogę zna, przez największy gość, ja zaś tylko za nim kroczę. Żeby nie przegapić następnych Szkółkowieści, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia!